Dzień dobry, witam Was w niedzielę 28 lipca 2019 roku. Dzisiejszy film poświęcę tragicznemu, tak zwanemu nocnemu lotowi, który miał miejsce w mojej hodowli w piątek wieczorem. Otóż w piątek młode gołębie z tego gołębnika, tutaj było ich około 40 ponad ptaków, prawie 50. Były już nakarmione wcześniej i z reguły karmię je około 18.30, 19.00, a tego dnia przyjechał kolega, który sobie kupował u mnie 5 par młodych gołębi. Z uwagi na to, że trzeciego lęgo już tam nie wybraliśmy dla niego ptaków, zachodziła potrzeba jeszcze dobrania jednej pary gołębi z tych starszych ptaków. No i żeby one sobie weszły do gołębnika, to po prostu wcześniej je nakarmiłem. Około 14.30 one tutaj rzeczywiście sobie w większości weszły. Kolega wybrał sobie tą parę młodych. I potem ja tutaj sobie pracowałem na działce około godziny 18.30. Akurat żona szła do pracy. Zauważyłem, że tam jeszcze część młodych, kilka, nie wiem, cztery, może pięć. Młodych jeszcze nie weszło, siedzą na dachu. No i popełniłem karygodny błąd, bo otworzyłem wlot, żeby te gołębie z gołębnika sobie po prostu wyszły. No i żeby tamte zachęciły do wejścia. No i one wyszły. Rzeczywiście wyszły. Wyszły na zewnątrz o tej godzinie, tam pewnie 19, po 19 większość tych ptaków była już na zewnątrz. No i niestety nie chciały wejść. Ja tutaj sobie pracowałem później przy montażu filmu, który przygotowuję z wizyty na wspólnym gołębniku OneVet. A ptaki nie wchodziły. Nawet tam pisałem do kolegów na Messengerze, że one jeszcze nie wchodzą. Nawet tam zrobiłem zdjęcie, podesłałem, że właśnie denerwują mnie. Obawiam się, że to może być znowu taki nocny lot, który w moim gołębniku miał już wcześniej miejsce. No i dopiero po zachodzie słońca ptaki rzeczywiście podbiły się wszystkie do góry. Tutaj zostało na gołębniku dokładnie 8 gołębi, z czego dwa takie młódki z trzeciego lęgu, a wcześniej młódki z trzeciego lęgu ja wpuściłem jeszcze do starych. Na szczęście, bo one tutaj mogły się popodrywać, to bym wszystkie pewnie je stracił. Także łącznie zostało dokładnie 8 gołębi, 40 było w górze, tak myślę, bo nagrałem ten moment, kiedy one są jeszcze w górze i licząc gołębie uwidocznione na kadrze, policzyłem, że tam ich było 40. Więc tam jakiegoś widziałem osobno, może było 41, ale 40 było na pewno. No i wiał w tym czasie dosyć silny wiatr z kierunku wschodniego. W ciągu następnego dnia o 5 rano pojawił się pierwszy gołąb, potem kolejne się zaczęły pojawiać łącznie. Wróciło 14 młodych na 40 co najmniej, tak? Czyli 30% ponad straty. Dzisiaj nie wrócił żaden gołąb. Nie dziwię się, że nie wrócił, bo tak jak powiedziałem, w tą noc, kiedy poszły na niebo, wiał silny wiatr. Z piątku na sobotę, w sobotę wczoraj u nas przeszły takie burze lekkie. Nie były one bardzo gwałtowne, ale jednak podczas tych burz był dosyć silny wiatr. Były opady deszczu. W nocy pojawił się rzęsisty deszcz, bardzo ulewny. Także niestety tragedia. Tragedia i tutaj przestrzegam wszystkich hodowców gołębi zamojskich przed takimi sytuacjami. Zapewne jeszcze pamiętacie, jak tutaj niedawno było dużo gołębi, a teraz jest taka garstka. Dokładnie 20 młodych tutaj jest. Te młode z trzeciego lęgu trzymam na razie ze starymi gołębiami, bo ich już teraz mało, także mogą tam sobie zostać. Na dodatek jeszcze spotkał tutaj pech jednego gołębia, tego siwego tam w narożniku, sobie gdzieś przetrącił nóżkę i tutaj kuleje. On na ten nocny lot nie poszedł, bo okazało się, że właśnie zdążył sobie tą nogę gdzieś tam pokaleczyć. Ja tu nawet widziałem kilka dni temu jakieś takie właśnie jakąś krew na
tutaj na celach spoczynkowych. Zastanawiałem się, skąd ona pochodzi, no i teraz wiem, że to zapewne od tego młodego gołębia. Pewnie go tutaj będę musiał zabrać, bo on ma kłopot z znalezieniem się przy korytku. No i tak jak tutaj widzicie, tam część gołębi zeszła do jedzenia, część tam jeszcze gdzieś siedzi u góry. No, schodzą tutaj z wlotu, wlot jest zamknięty, ale mogą wyjść sobie tutaj na zewnątrz. Zauważyłem, że te loty takie nocne, tak zwane, odbywają się wówczas, gdy gołębie są czymś zaniepokojone. Ja nie wiem, czym one wtedy były zaniepokojone, ale nie zauważyłem właśnie, że te gołębie, które nie chcą wejść, no właśnie są czymś przestraszone i to tutaj powinno wzmożyć moją czujność, że trzeba bardzo uważać. A ja wręcz pomyślałem sobie, że skoro one nie chcą wejść, to te gołębie tutaj ze środka wypuszczę i one natychmiast sobie tutaj powchodzą do gołębniczka. No niestety stało się tak, że panika, która się udzielała tym kilku gołębiom, udzieliła się całemu stadu. No i w konsekwencji gołębie wystartowały na niebo po prostu po zmroku. Po zmroku poszły do góry. No i skończyło się to tragicznie. Dlatego jednak najlepiej po prostu właśnie już nie pozwalać gołębiom wychodzić na wieczór z gołębnika. Ja powinienem po prostu ten gołębik zostawić przymknięty i tych kilka ptaków sobie by tam pewnie do tego gołębniczka weszło, albo ewentualnie, gdyby tej paniki nie opanowały, zdecydowałyby się na jakiś tam, powiedzmy, tak zwany nocny lot, ale w kilka gołębi, a nie 40 sztuk, tak jak to się stało w moim przypadku. No i tutaj wielu hodowców podobne ma doświadczenia z tymi lotami u zamojskich. Ja nie wiem dokładnie, czym to jest spowodowane. Na pewno jednak trzeba być czujnym, kiedy ptaki gdzieś tam wieczorem nie wchodzą do gołębnika, tak? To dlatego lepiej karmić je wieczorem i żeby zawsze na wieczór pościągać je wszystkie i koniec i zamykać, tak? No ja mam teraz naprawdę tutaj przykre doświadczenie z tego piątkowego lotu. Straciłem mnóstwo gołębi. Muszę przeanalizować dokładnie, które wróciły, pospisywać je, ale co mi się rzuciło tutaj w oczy, to, że powracały czarne gołębie po parce od Marka Stawarskiego. Tam był jeden czy dwa czerwone, z tych czerwonych nie mam nic. Czarne, zdaje się, są wszystkie w komplecie. Muszę to jeszcze sprawdzić. Wrócił zmienniak, wróciło kilka gołębi takich krasych, wrócił czubaty białolot, wrócił zmienniak. Także no tutaj kilka tych gołębi powracało. No 14 dokładnie, przepraszam, ich tutaj powróciło i muszę przeanalizować, z których to par ptaki się zameldowały tutaj z powrotem. Także no niestety takie zjawiska tutaj po raz kolejny zaobserwowałem w moim gołębniku. Tym razem był to najbardziej dotkliwy w straty nocny lot, z jakim miałem do czynienia. Przedstawiam tutaj teraz relacje z tego, co udało mi się nagrać czy sfotografować, kiedy to się wszystko odbywało w piątek wieczorem i w ciągu wczorajszego dnia, kiedy gołębie wracały. Także pozdrawiam wszystkich hodowców gołębi wysokolotnych, a zwłaszcza gołębi zamojskich, i życzę Wam, żeby podobne przykre zdarzenia nie miały miejsca w Waszych hodowlach. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. No, mamy piątek, 26 lipca. Jest już grubo po 21. No i mam tutaj bardzo dużą grupę gołębi, prawie wszystkie moje młode. Poderwały się debile. No i jest ich tam chyba ze 40. Wątpię. Na pewno nie zejdą na noc, nie ma szans. Jest za ciemno. No i mamy kolejny nocny lot. I naturalna selekcja będzie. Zobaczymy, kto ją przetrwa do jutra. Także narobiły bigosy. O, jest godzina 21:20. No i tutaj są marne szanse na to, że
Żadnych szans nie ma, że te gołębie wylądują. Jest tak ciemno, że nie mogę ich sfilmować, kurczę. O, teraz je widać. Jest już po prostu ciemno. Kamera nie może sobie w takich warunkach osiedleniowych poradzić. Tak to wygląda. Na dworzu jest taka pogoda w tej chwili. Dosyć silny wiatr. Niebo już dawno zaszło. No, kiedy próbuję pokazać wam gołębnik, po prostu jest za ciemno, żeby go kamera zobaczyła. Ja tam widzę, jeszcze dwa gołębie siedzą, także masakra. O, tu próbuję je złapać. Bo teraz są tak nade mną, ale niestety no za ciemno jest. Nie ma szans, żeby to towarzystwo autofokus. Ale się skupiły teraz, kurczę. Szkoda, że tego nie widać. Jest tak ciemno, że szok. Mamy nocny lot. Przestawiłem tryb na nocny. Widzę, że to coś pomogło. Teraz je widzimy wyraźnie. No i jest zoom 190. One są na jakieś... No nie jest aż tak wysoko. Jest może 75 metrów. No ale to jest, kurczę, za wysoko, żeby zeszły. Już powinny być nad gołębnikiem, jakby chciały zejść. I tam u góry pewnie jest troszeczkę jaśniej. Na tej wysokości jeszcze gdzieś tam może jakieś z widnokręgu do nich światło dociera. No niestety. Tak to wygląda. Jeden tu jeszcze tak osobno latał. Teraz go już straciłem z oczu. Nie wiem, gdzie on jest. No i tutaj niestety w tym roku pierwszy taki nocny lot. No i te niestety te nocne loty gołębiom zamojskim się zdarzają. No i zobaczymy, jak to się skończy. Ile gołębi wróci. Krążą ponad gołębnikiem. No, takie jest powiększenie. Teraz celuję w gołębnik. No nie idzie go pokazać. Jest już tak ciemno, że nie ma szans. Po prostu jest już zmrok. Jest 21:40. Tu mamy cztery gołębie na dachu. Włączyłem lampę, żeby oświetlić gołębnik. I tu widzimy, że są cztery gołębie na dachu. A w gołębniku... A w gołębniku kolejne cztery. Tutaj trzy. I czwarta samiczka wolna, która siedzi na niezapłodnionych jajkach. Osiem gołębi z blisko 50, ponad 40, bo tam no 45 gdzieś. Nie liczyłem ich ostatnio. Dzisiaj dwa gołębie zabrał Arek Drożdżewski. No to rewelacja. Jestem ciekaw, co powróci do jutra. Włączyłem lampę, żeby oświetlić gołębnik i włączyłem światła w gołębniku. No jest to jakaś tam nadzieja dla tych gołębi, które będą krążyły dosyć nisko nad gołębnikiem. Być może podejmą decyzję, żeby usiąść. Niebo pod nami tak wygląda. Całkowita ciemność. A gdzieś tam przebija się jeszcze od zachodu resztki światła słonecznego. No, już jest za ciemno, żeby gołębie sobie poradziły.
i gołębniczek oświetlony. No zobaczymy. Otworzyłem im tutaj drzwi do gołębnika dla gołębi dorosłych, żeby mogły pochłodzić. No tutaj na dachu to są 4 gołębie. Jeden już wefrunął. To był młody czarny po gołębiach od Marka Stawarskiego, po tej parze czarnokrasych. No on był tam drugi dzień na dachu, on jeszcze się nie zdążył nigdy poderwać, także nawet go nie zdążyłem z ręki rzucić. No i tu jeszcze jest jeden taki młokos po czubatych od pana Seroki, ten po lewej. No i po prawej to takie rodzeństwo po moim białolocie bursztynie, raczej lenie do latania. I podejrzewam, że dlatego tutaj są na dachu. Ten czerwony już tam parę razy poszedł w zakrycie, ale raczej jest to gołąb, który lubi szybciej lądować. Ten białolot to taki leniuszek. Nie błysnął mi do tej pory. No więc jak zwykle w takich sytuacjach traci się najlepsze ptaki. Nieloty zostają w domu. No tutaj wam pokażę tego czarnego. Tutaj właśnie siedzi sobie na półeczce. No, słabo to widzę. No, czarnego czubatego już też puściłem do gołębniczka. Dwa nieloty niech zostaną na dachu. No ustawiłem tutaj inaczej tą lampę, tak żeby ona oświetlała dach. Dach od wolierki jest oświetlony przez światła z wnętrza gołębnika, a na wierzchu stoi lampa, która tutaj świeci na dach gołębnika, także mam nadzieję, że to będzie ten gołębnik lepiej widoczny przez to. A tych gołębi tam śladu nie ma. Śladu nie ma ich na niebie. A na tym niebie już nic nie widać. O. Ciemność widać. Jeszcze tylko lekka poświata z zachodu. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest dosyć silny wiatr. Kurczę, ten wiatr je zniesie daleko. Gdyby była pogoda bezwieczna, to pewnie by tam gdzieś blisko siadły, ale no... No dość mocno wieje, kurczę. Ciekawe, co mówią dzisiaj. Ta pogodynka, co mówi z komórki. Teraz według tej mapki to tutaj jest około 20 km na godzinę, 19,6. Tak, czyli około 20 km na godzinę, no na pewno tyle jest, jeżeli nie więcej. No i ma ten wiatr trochę słabnąć, no ale to tam niewiele. No, tak wygląda sytuacja. W trybie nocnym nawet dość dobrze się ten aparat sprawuje. Przy okazji poznałem jego nowe możliwości. Ale tam nic nie widać. Ani śladu po gołębiach nie ma. Ani śladu. No, jestem ciekaw. Tylko teraz czekać. Światło zapalone. Dach gołębnika podświetlony. Może się jakiś bohater odważy wylądować. W zeszłym roku, jak mi się takie nocne loty zdarzały, to naprawdę obserwowałem lądowanie gołębi po 22. Udawało się im. No zobaczymy.
Noc jest taka ciemna. Nie ma księżyca. Jakieś pojedyncze gwiazdy zaczynają się pojawiać. Ale ten aparat ich nie widzi. Nawet w trybie nocnym. Także podejrzewam, że gołąb też słabo widzi w nocy, więc jak to mówią Francuzi, marne chance. No minęła 22. Minęła 22 i żaden gołąb się nie pojawił. Podejrzewam, że ten wiatr jest zegnał. Zegnał je daleko od głębnika. Także czekamy do rana. Tutaj stoję na dworzu, cały czas obserwuję niebo. Żadnego gołębia nie wypatrzyłem, więc nie sądzę, żeby któryś tutaj w pobliżu gdzieś się znajdował. No jest w tej chwili 15 minut przed pierwszą w nocy. Skończyłem montować film z wizyty na WG Van Wet. Przyszedłem sprawdzić, czy jakikolwiek gołąb jeszcze dołączył. No i niestety nie mam dobrych wieści. Samiczce jajka spadły. Tak tu zakombinowała, że jej spadły. A to mi położę, niech sobie na nich siedzi. No i jest 6 gołębi, tak jak było. Tutaj pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. 6 gołębi, te 2 młodziaki już tam wcześniej wpuściłem do głębnika dla dorosłych. Nie wiem, chyba zostawię im to światło, bo być może któryś tam jeszcze się zdecyduje na powrót. No, jestem ciekaw, czy ile gołębi rano wróci. Czy wrócą? Oczywiście się może okazać, że gołębnik opustoszeje. Także idę spać, ukąpać się i spać. Dobranoc wszystkim. Zobaczymy, co się będzie działo jutro. Jest godzina 5:10. Mamy już tutaj jakiegoś fajtera na dachu. Czarne. Idziemy zobaczyć, co to jest za gołąbeczek. O. I zanim idziemy zobaczyć, co to jest za gołąbeczek, to proszę. Kolejny się melduje. Widzę po ogonie. W3. Ten gołąb taki siwy, który kiedyś latał tak z wyrwanym ogonem. Po moim AD60 gołębiu, który w ubiegłym roku wygrał lot konkursowy z czasem 4 godziny 10 minut. On ma znacznik jeszcze, mógł jechać na WG i sobie wyrwał ogon. Ma jeszcze ten seledynowy znacznik. No, jeszcze ich strach nie minął, widzę. Strach podejść, bo nerwowo jakoś reagują. Wydaje mi się, że ten czarny ma niebieski znacznik, czyli byłby to gołąb z tych czarnych od Marka Stawarskiego. Zaraz spróbuję jednak podejść, kurczę, tylko się boję.
No i ma niebieski znacznik. Podnoszę rękę, żeby... Ma. Czyli czarny po czarnych odmarkach Stawarskiego. Na szczęście nie ma wiatru. Zobaczymy, co z resztą gołębi. Że tutaj nic nie doszło wcześniej. To jest tak ciemno, pomimo że włączyłem światło. Tam jest jeden gołąb. Tam w rogu. No, jeszcze bardziej się ściemnia. O, teraz widać. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jest ich cały czas sześć. Czyli te dwa na dachu to pierwsi, którzy powrócili z tego lotu. Nazwę ich wojownicy, bo to naprawdę dzielne gołębie. No w tej chwili jest 5:16. Mamy takie właśnie warunki pogodowe. Tutaj spokojnie. Wiatr bardzo słabiutki, prawie żaden. Chociaż to się natychmiast może zmienić. Wczoraj przynajmniej tak było. Niebo czyste, na razie bezchmurne. Księżyc się pojawia taki. Nie wschodzi teraz. Nie widać go chyba. Nie schodzi teraz. Nie wschodzi teraz. W dzień tylko. O, jest. Nie wschodzi on w nocy, tylko w dzień, rano. Dlatego taka ciemna noc była, nie odbijało się światło księżycowe. No i czekamy. Zobaczymy, jakie gołębie jeszcze wrócą. Miejmy nadzieję, że te dwa są dobrą oznaką na powroty. No, gołębie nie kwapią się z wejściem do gołębnika, ale mam nadzieję, że uspokoją się i wejdą. No, temperatura jest dosyć fajna, bo jest 16 stopni o 5 rano. No to chociaż to dobre, że ta noc taka dosyć przyjazna dla nich. No, ja się chyba położę dalej spać, bo ja na razie to spałem 3 godziny. Ten film tam montowałem, jeszcze się musiał zgrać z programu Windows Movie Maker. Stworzył się z niego film. No i teraz wrzuca się na YouTube'a. No, jest 5:40. Człowiek ma ciężki umysł po takim krótkim śnie, ale właśnie włączyłem aparat i zaczynam robić zdjęcia poklatkowe co minutę, także będę miał tutaj jakiś pogląd na temat ewentualnych powrotów gołębi. Czas zdjęć poklatkowych nastawiłem na 30 sekund, także będzie robił je częściej, bo mogą zacząć szybko wchodzić, jak będzie już później w ciągu dnia. O, cyka. Nawet się nie usypia, bo jest 30 sekund. 5:43. Kolejny podchodzi. Siwy białolocik. O, jest nadzieja. Zdjęcia poklatkowe są ustawione, więc będziemy tutaj mogli obserwować godziny powrotu tych gołębi.
Jest 10 po 8 i gołębie się pomału schodzą. Tutaj nie wiem, czy go aparatem telefonicznym uchwycę. Jeden jest tak na wysokości 75 metrów z góry, schodzi się, opuszcza. No i przed chwilą taki białolocik wylądował, jeszcze jest na gołębniczku i z ciemnym ogonkiem gołąb widziałem, bo byłem z psem na spacerze, też opadł prawdopodobnie murzynek. Pójdę sprawdzić, ile ich teraz jest w środku w gołębniku na tę chwilę, na godzinę 8:10. No ten białolocik właśnie usiadł, a ten siweczek taki z jabłuszkiem to już jest dłuższy czas, ale nie wiem, coś im rozum odebrało, zapomniało, jak się do gołębnika wchodzi. Z ciemnym ogonkiem to siwokrasy taki wrócił. Nie murzynek. Był 40, ile on tam ma? 42? No taki z narwanym moczku. I teraz ich jest tutaj na tej półce 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 2 na dworzu to jest 13, 1 w górze to jest 14, czyli 8 na dzień dziś, na tą chwilę, na 8, tam załóżmy 15, to 8 ich wróciło z 40, 20% na razie. Teraz będzie chyba już siwka widać, bo już obniżył. Szybuje cały czas, powolutku opada. O, cały czas ładnie. Ale zmęczone, tak macha jak motyl. Taki siweczek ma wyplatane lotki. To będzie po moim bursztynie. Dwa takie fajne wyszły z takimi cieniowanymi, wyplatanymi loteczkami. No. Zaraz wyląduje, bo już tam od kilku minut tak krąży, więc już zapewne zaraz usiądzie. Jest siweczek. No na godzinę 8:40 8 gołębi wróciło. Tu właśnie ten, co skubie, ten siweczek białolotek. Właśnie tutaj ten łysy. Ta samiczka tutaj to jest dorosła, to ona to już była. Ten W3 wrócił jako drugi, czarny, siwy. Ten już był. Ten siwek już był. Tutaj drugi czarny wrócił, widzę. Ten czubaty był i ten łysy wrócił. 8 gołębi wróciło. Jeszcze raz, tutaj 3 są z tych, które wróciły. 4. Piąty. 6. Tutaj ten z dwoma znacznikami i te 2. Czarny i siweczek, teraz właśnie on jako ostatni wrócił, siweczek z przeplatanymi takimi loteczkami. Czyli 8 gołębi na godzinę 8:40. Taki bardzo dobry moment był, jak byłem z psem na spacerze. Pomiędzy tam 7:55 a 8:10 to 3 gołębie wróciły. I od tej 8:10 praktycznie, potem jeszcze ten siwek wrócił i cisza. Na razie nic się nie melduje, czekamy dalej. Kilka dni temu zauważyłem krew właśnie tutaj na celi spoczynkowej i zastanawiałem,
który to gołąb tak krwawi. Teraz go namierzyłem. To jest W54. No teraz akurat obrączkę ma obrócone, ale W54 i on tak tutaj krwawi coś, kurczę, na nodze. Nie wiem, ta obrączka się rusza, więc trochę mu uciskała nogę, ale tam jest jeszcze, są zakrzepy krwi. On sobie chyba tą nogę złamał. Trudno mi tutaj tak na razie ocenić, co tu z przyczyną. Taki siweczek W54. I wypatrzyłem, tutaj właśnie rozmawiałem z Wojtkiem Kudybą przez telefon. Patrzyłem przez okno i pojawił się zmienniaczek żółty. Z czego ja jestem bardzo zadowolony, bo jakoś tak ten gołąb mi się bardzo podoba. No i się też ładnie sprawdzał w powietrzu. No i zmienniaczka mamy tutaj. Sobie pięknie schodzi. Jest zmienniaczek. Także kolejny gołąbeczek dotarł. Pomału się schodzą. Oby ich jak najwięcej przyleciało. Na 12:30 jest w głębniku 19 gołębi, więc 13 wróciło na tą chwilę, na 12:30. Widzę, że tutaj biały doszedł. Kolejny czarny. Także, o, czubaty białolot doszedł po gołębiach od, nie, to po moim siwym i po siwej Jadarka Krawczuka, po siwych gołębiach, czyli na podłodze stoją dwa, na tej stronie jest ich sześć, pięć, szósty zmienniak. Tam jeden przefrunął, czyli tutaj teraz dwa przy oknie. To jest 10. I 9 gołębi na tej ścianie, czyli u góry 5, 3 i 1. 19 sztuk jest. 13 z 40 wróciło na 12:30. No, dochodzi 13:50. No i na dodatek jeszcze przychodzi burza. Idzie burza z kierunku takiego południowo-wschodniego. Także no, wieje właśnie tak jak wczoraj, więc jak się teraz ten wiatr nasili, to znowu te gołębie będą miały pod wiatr i to mocno. Także jestem ciekaw. Żaden nie wrócił. Na razie cały czas jest tych 13 gołębi od mniej więcej godziny. Jak jestem w domu, nic się nie zmieniło, także słabo to widzę. Jakieś 30% gołębi w tej chwili wylądowało. Także pogoda się psuje, teraz już pada. Po 14 już pada. Jest burza i pada. Ciekawe, jak ten deszcz się utrzyma, czy się na długo zaciągnie, czy to będzie tylko takie przelotne, ale dosyć mocno się zaciąga. No wrócił 14 gołąb, tutaj ten czarny po lewej stronie, teraz się tyłem odwrócił.
od Marka Stawarskiego. Padał deszcz, to wypuściłem stare gołębie z młodymi, żeby się tam trochę nacieszyły naturalną kąpielą. I tutaj widzę, że jakoś w czasie tego deszczu dołączył do nich ten czarny. Także 14 gołąb się zameldował. Czarny od Marka Stawarskiego. Burza na szczęście nie zagościła na długo. Gdzieś tu jeszcze w okolicy się trochę błyska. Gdzieniegdzie jeszcze słychać jakieś grzmoty, ale to już daleko od nas raczej. Chwilę popadało, ale niezbyt obficie, niezbyt rzęsiście, także jest nadzieja na powrót kolejnych gołębi, bo w czasie tego deszczu dołączył 14 gołąb. Teraz jest tutaj na rogu dachu, w środku taki czarny. Czarny po czarnych gołębiach od Marka Stawarskiego. Czyli to jest 14 gołąb, który wrócił z nocnego lotu. Na tym będę tą relację z mojego tragicznego lotu nocnego kończył. Dzisiaj mamy poniedziałek, 29 lipca. W tej chwili jest godzina już po 15. Żaden gołąb dzisiaj z tego lotu do gołębnika nie dotarł. Nie wiem, czy jeszcze jakiekolwiek gołębie dadzą radę wrócić. W związku z tym mam też na koniec tego filmu taką prośbę do osób, które hodują gołębie w okolicach Inowrocławia. Ten wiatr wiał w kierunku tutaj na zachód, czyli w okolice, nie wiem, Barcina, Pakości, tutaj tych miejscowości z tej strony Inowrocławia. Tak więc mam prośbę do hodowców gołębi, którzy mieszkają tutaj w tych okolicach. Gdyby zauważyli pojawienie się gołębi zamojskich na tegorocznych obrączkach, takich w kolorze jasnozielonym, tych związkowych EE, rocznik 2019, i wszystkie zaginione gołębie miały numery serii W od liczby 1 do 100. W1 do W100. W tym przedziale wszystkie te gołębie miały obrączki, także gdyby ktoś tutaj takiego gołębia gdzieś w okolicy spotkał, to proszę o kontakt telefoniczny do mnie na numer 606 926 811. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich hodowców gołębi. Zapraszam na kolejne filmy. Do widzenia.